Dzień dobry, w poniedziałek 26 czerwca, jest godzina 7.30. Jadę zawieźć rozwijak i taker, oddać, już mi nie będzie potrzebny na razie. Pogoda jest ładna, ale zaczyna się robić gorąco. Już jest około 20 stopni, jak wychodziłem, to patrzyłem na termometr. No ale robić trzeba. Jadę tu zawiozę, bo dzisiaj jedziemy we trzech. Jedzie teściu i jedzie sąsiad po pomocy. Będą robić razem, we dwójkę będą robić razem porządek w piwnicy. A ja będę robił porządek, przepraszam, będę robił porządek w korytarzu. Wszystko wyrzucić, żeby położyć styropian, położyć folię, bo chcę, żeby tam zrobili też posadzkę do równa. Żeby też nie było progu. A będzie tylko delikatny próg z futryny drzwi wejściowe. No i dzisiaj sobie wymierzę drzwi wejściowe, żeby można było je wymienić. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że uda im się posprzątać piwnicę, żeby już była czysta. Tam też trzeba będzie wysypać parę worków tej posadzki samopoziomującej, bo tam są takie straszne dziury. Ale to zobaczymy, jak już będziemy mieli to puste, jak to wygląda. Dobra, ja lecę to zawieźć i wracam po chłopaków. Odwiedzę się na budowie. Pozdrawiam serdecznie. Jestem z powrotem. Jestem już na budowie. Dzisiaj będę robił porządek tutaj. Muszę to wszystko wywalić w czort. Posprzątać tu. Wywalić tą szafkę. Wszystko w czort stąd wywalić. Bo tu będzie wylewana posadzka. Tak samo jak tam. Będzie wylewana, także muszę wszystko wyrzucić stąd, zrobić miejsce i ładnie wylać, żeby to było jednolity poziom. Także biorę się do roboty. Fajnie w domu, cieplutko. Nic się nie zmieniło przez tą noc. Dobra, biorę się do roboty, odezwę się jak już posprzątam, bo będę musiał jechać po styropian i po folię. Nie, folię mogę użyć to, co mam. Także styropian muszę kupić tylko i wyłożyć ładnie styropianem, folią później i przygotować pod wylewki. Do usłyszenia. Witam serdecznie po dłuższej chwili. Korytarz już jest wysprzątany, wyniesione wszystko jest, wyzamiatane. Wyrwałem ościeżnicę tutaj, całą z drzwiami. Jest wysokość idealna, będzie posadzka i ta posadzka będzie wychodzić tutaj. Tu o. Tak, styropian 8-ka. Porozkładam tu ładnie to na podłodze, dam folię, tą ekran taki i te drzwi też trzeba będzie wywalić bodajże. Nie wiem, kurczę, czy za grubego tego styropianu nie dałem, bo jak tam pójdzie 6 cm wyżej, 6 cm wylewki, bo jest 4 cm powyżej podłogówki. Kurczę, gdzieś miałem miarkę. To muszę pomierzyć. Zaraz wrócę, tylko pójdę po miarkę. Dobra, wszystko już wiem. Tu będzie... do wysokości posadzki wąwozu będzie 15 cm, czyli 8 cm styropian, 7 cm posadzki będzie, 7-6 cm posadzki. Bo to wiadomo, to jest styropian, to się tam nie ułoży tak jak styrobeton. Ale będzie git. Ułożę to, ułożę folię i kurczę, jutro będę musiał się wziąć za te drzwi, zobaczyć jak one wyjdą.
Mówiłem, że styropian jak położę, to pójdzie pod drzwi. Zmieści się pod drzwi. Ale jeszcze będzie też 6-7 cm wylewki. To będę musiał zrobić całkiem do góry. Do samego chyba progu. I dopiero, żeby te drzwi się otwierały, bo kurczę, będzie ciężko. Tu jeszcze muszę wyżej stopień zrobić, taki, żeby był tam ekstra stopień. No, tutaj nie będą płyty kładzione, to będzie tylko pomalowane, odświeżone i tu będzie pusto, nie będzie tu żadnych szafek. Może tu jakaś komutka tylko będzie, żeby nie zagracać. I tak to wygląda. Zerwałem bazerię z tej ściany. Ta ściana i tak jest drewniana. Także jak kupimy drugą połowę, to będzie tylko tą ścianę trzeba rozebrać i zrobić ścianę z karton gipsu. Albo ubudować ją z tej strony i z tamtej strony karton gipsu. Nie będzie po prostu ściana. Inaczej tego nie widzę. Muszę kupić tą tynkownicę i zatynkować te wszystkie te... tą szlakę, żeby nie odpadała. No i co? Tutaj nic się na razie nie zmienia w planie. Wszystko jest tak jak było. Nic tutaj nie ruszałem. Czekam, aż zrobię te posadzki, bo będzie lepiej chodzić tutaj. Nie chcę deptać po tych rurkach. Staram się omijać, ale nie chcę dać po tych rurkach. Tu też jest taki półksiężyc na górze. Także będzie dobrze zamontować drzwi. Bo tutaj jak stanę teraz, to mam ze 20 cm. Wiadomo, 6 cm jeszcze pójdzie, to będzie 8 cm wyżej. To dychę będę miał nad głowę jeszcze, także spokojnie będzie można zdać drzwi 2 na metr. Także będzie super. I drzwi chyba wysunę całkiem do krawędzi. No ale zobaczymy. Może w sumie będzie lepiej je wstawić najgłębiej jak się da. Tutaj w sumie jak się podłogówka kończy, to żeby drzwi zrobić. Żeby ta wnęga jakaś tu była. Drzwi będą się otwierać do środka w tą stronę. I myślę, że będzie dobrze. Bo zawsze się w tą stronę otwierali. Ale teraz grzejnika nie ma, to będzie wygodniej. No mam taką nadzieję. Nie chcę robić otwieranych do zewnątrz, bo będą tutaj miejsce strasznie zajmować. No ale znowu by było dużo miejsca tam. No zobaczymy. Zobaczymy, jakie znajdziemy. Też trzeba będzie szukać na promocji, żeby robić to budżetowo. Nie ukrywam, że wszystko jest teraz takie drogie, że głowa boli. No ale co się zrobi? Trzeba to zrobić tak, żeby było wszystko dobrze. Te drzwi będą się otwierać na pewno do zewnątrz. Tak, do zewnątrz w lewo. I te będą się otwierać do zewnątrz w prawo. Tutaj do tej spiżarni. No a te? No zobaczymy. Może zrobimy je tak, że będą się po prostu otwierać w tą stronę. Do zewnątrz. W prawo do zewnątrz. To nawet by nie było głupie. Bo... No, nawet by nie było głupie. No ale zobaczymy. Dobra. Rozkładam styropian, kładę folię i jeszcze wrócę za chwilę. Pozdrawiam serdecznie. No, tak to wszystko wygląda. Już po położeniu folii. Drzwi ściągnąłem, bo nie będzie tych drzwi tutaj. Bierzemy się do domu. Wystarczy na dzisiaj. Piwnica posprzątana. Jeszcze tylko trzeba rozbić ten corek betonowy. Zaraz tam pójdę, to wam pokażę, jak to wygląda. Piwnica wygląda tak. Kto oglądał prędzej filmiki, to widział, ile tutaj było tego jadostwa. To już czyste. To jeszcze będziemy rozwalać. Ten murek i ten murek. Ten murek mały rozwaliłem. Ale on tu ledwo co się trzyma, także parę młotków i pójdzie. I tu wszystko, te szafki, wszystko jest wywalone. Jutro będzie jeszcze porządek robiony przy piecu, żeby było miejsce. Wszystko, co tam takie przyda się, wszystko było rzucone tutaj na górę na węgiel, żebym miał tu miejsce. Ten regał jeszcze będzie wywalony. On będzie przestawiony, tylko nie wiem jeszcze gdzie. Wiadomo, tutaj te wszystkie te wisiorki, wszystko trzeba podrzucać, żeby zrobić ładnie wszystko. Myślałem, żeby jak będę miał już puste wszystko, to żeby przewalić ściany pędzlem na sucho, tak zmieść albo miotłą i pobielić to. Żeby to miało tak ręce i nogi, tutaj wszystko
ładnie dookoła pobielić. Strasznie na to trzeba uważać, bo już dzisiaj przyłożyłem raz. Ale jest tu bardzo dużo miejsca teraz. Piec zostaje do przyszłego sezonu na tyle, ile starczy węgla. Tu jest około 3 ton węgla jeszcze, także jeszcze będzie palił. A po węglu, jak się skończy, wymieniamy piec na pellet z podajnikiem. Taki, żeby tata nie miał zbyt dużo roboty przy tym, tylko żeby sobie pellet zasypał. Raz na jakiś czas przyszedł, sprawdził. No i chodzi o to, żeby też nie zagotowywać wody. Bo tutaj się zdarza właśnie, że tata za dużo wrzuci i woda się zagotuje i problem jest. A tutaj będzie teraz układ zamknięty. Że będzie zbiornik wyrównawczy na dole w piwnicy, tak jak jest u mnie w garażu. No i trzeba będzie uważać z tym zagotowywaniem wody. Trzeba będzie tatę wyczulić na to, żeby nie podkładał za dużo. Są takie wpusty w ścianach, nie wiem w jakim celu to było robione, wiem, że tutaj był piec chlebowy i nie wiem, chyba tam, bo tam jest komin, albo w tamtych szufladach, nie wiem, one są takie szafki porobione. Także tak to wygląda. Ten murek mnie tu denerwuje, ale on musi zostać. On tu podtrzymuje całą konstrukcję, także musi zostać. Miejsca się tutaj zrobi, jak się już wszystko posprząta, to już wybraliśmy ten gruz, to wszystko, jak tutaj ogarniemy to wszystko, jak się pobieli, to tym bardziej zwiększy się miejsce. Muszę puścić tutaj też kabel od tej lampy, tutaj zrobić światło, takie mocniejsze już było, bo tu będzie hydrofor, tu będzie zbiornik, także światło, żeby było mocniejsze i żeby było światło przy piecu, tutaj nad piecem też, żeby wszystko było ładnie oświetlone. Myślę, że zrobię takie, mam jeszcze takich kloszy, mam chyba 4, to 3 klosze zrobimy, znaczy tutaj na tym suficie tutaj zrobię 2, jeden nad węglem, jeden nad piecem, także żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby człowiek wiedział, jak będzie coś potrzebował znaleźć, to żeby nie było problemu. Dobra, na dzisiaj koniec, lecimy do domu, jest godzina 15:14, myślę, że 15:30, 15:45 będziemy w domu, zależy od korków, a korki teraz są. Lecimy i zapraszam do subskrybowania, do komentowania, do lajkowania i do jutra. Dziękuję bardzo za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, cześć.